Dobrze, tak więc rozpoczynając, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Rozpoczynamy kolejny webinar w ramach pierwszej inteligentnej specjalizacji Pomorza w obszarze morsko-logistycznym oraz offshore. Naszym dzisiejszym tematem jest digitalizacja procesów w przedsiębiorstwie, na przykładzie portu Gdynia, który to prężnie działa właśnie w tym obszarze. Przyczyną dla takiego tematu i chęci rozpoczęcia dyskusji na temat digitalizacji procesów jest oczywiście cała sytuacja związana z COVID-em oraz to, że wiele przedsiębiorstw musiało bardzo przyspieszyć proces digitalizacji, automatyzacji procesu, przejść na pracę zdalną. Dzisiaj będziemy rozmawiali przede wszystkim, jak to wygląda w sektorze morskim, na przykładzie portu Gdynia. Naszym dzisiejszym prelegentem jest pan Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw marketingu i współpracy za granicą w porcie Gdynia. Pan Maciej jest również wiceprzewodniczącym Rady Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza oraz kierownikiem projektu infrastrukturalnego budowy portu zewnętrznego w porcie Gdynia. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, na początku będzie prezentacja pana Macieja, później przejdziemy do dyskusji i formy wymiany swoich doświadczeń, opinii, jak u Państwa w podmiotach udało się wdrożyć pracę zdalną, jak udało się pewne procesy zautomatyzować, bądź może przed jakimi wyzwaniami jeszcze stoicie Państwo obecnie. Także zapraszam do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, można zadawać pytania na czacie, można przygotować też je na później po sesję, po prezentacji. A w tej chwili rozpoczynamy już, tak, mamy już prezentację, także panie Macieju, oddaję głos. Dzień dobry Państwu wszystkim jeszcze raz. Witam serdecznie z uroczego portu Gdynia nad morzem. Widziałem też, że są osoby z południa Polski, z innych regionów, także jako jeden z elementów digitalizacji portu niedawne mogę Państwu podpowiedzieć, że na naszej stronie internetowej przy okazji, jeżeli ktoś bardzo chce, to może wchodzące, wychodzące z portu statki sobie obejrzeć na kamerze internetowej. To tak, że tak powiem, off the record, poza prezentacją, bo tego w prezentacji nie będzie, to już taki pierwszy bonus, nazwijmy to. Natomiast ja też nie chciałbym dzisiaj mówić o kwestiach związanych z samym jakby korzystaniem chociażby z takich narzędzi, jakimi się teraz posługujemy, bo wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach wszyscy z nas chcąc, nie chcąc musieli to przetrenować dosyć mocno. Natomiast chciałbym pokazać inne obszary portowe, czy inne obszary działalności portu, które są mocno automatyzowane, mocno digitalizowane przede wszystkim. I moja koncepcja całej prezentacji, postaram się zrobić to treściwie dosyć, polega na tym, że zrobię Państwu taki szybki przegląd przez to, co robimy, takie najważniejsze rzeczy, to nie są wszystkie rzeczy, ale najważniejsze. I ewentualnie też pokażę na koniec, przed jakimi wyzwaniami stoimy, potem mam nadzieję, że będzie obustronna ciekawa dyskusja, ponieważ no mam nadzieję, że część z Państwa być może również wejdzie z nami w jakąś w przyszłości współpracę. Także już nie przedłużając, od razu zaczynam. Krótko o porcie Gdynia, bo tak jak mówię, widziałem, że nie wszyscy Państwo wiedzą, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Jesteśmy portem uniwersalnym, czyli krótko mówiąc, przeładowujemy praktycznie wszystko, chociaż naszą taką specjalizacją to są przede wszystkim ładunki drobnicowe, które można powiedzieć w strukturze przeładunków to jest ponad 50%. Sporo nabrzeży, jesteśmy jednym z trzech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Nasza powierzchnia to jest prawie 1000 hektarów, z czego 621 to jest powierzchnia lądowa, 17 km nabrzeży, więc jesteśmy liczącym się portem na Bałtyku. Ciągle się tak naprawdę rozwijamy również zaplecze. Niedawno nasze granice portowe się poszerzyły, więc tej powierzchni w przyszłości, mam nadzieję, będziemy mieli więcej. Bardzo mocno, będąc portem specyficznym, bo leżącym właściwie w sercu miasta, można tak powiedzieć, postawiliśmy na kwestie związane z ochroną środowiska, no ale też ogranicza nam to pewien sposób rozwoju i ten jakby sposób na rozwój, czy pomysł na rozwój też jest dosyć określony, dosyć specyficzny i też wymaga pewnej kwestii związanej właśnie z automatyzacją, czy też z kwestią digitalizacji tych procesów, które w porcie zachodzą. Mówiąc o digitalizacji, tak naprawdę to my jeszcze musimy powiedzieć, że w tej chwili można powiedzieć w ogóle w portach na świecie jest taki generalny trend co do tego, żeby wszystko robić, krótko rzecz biorąc, bezpieczniej,
czy bardziej bezpiecznie, przede wszystkim, żeby optymalizować koszty. Ja celowo tutaj unikam takiego sformułowania ciąć koszty, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te koszty optymalizować, czyli zabrać, inaczej, uciąć koszty tam, gdzie trzeba, ale też dołożyć pieniędzy tam, gdzie też potrzeba. Czyli w tą informatykę na przykład my inwestujemy dosyć mocno, zresztą mamy chyba ze wszystkich portów, przynajmniej w Polsce, najbardziej rozbudowany pion informatyczny. Oczywiście kwestia jakości, to w ogóle nie, dzisiaj tak naprawdę o jakość klient już się nie pyta, ona po prostu ma być i koniec, tak? Takie jest nasze podejście. No i ochrona środowiska, to co powiedziałem, to jest też bardzo ważny element, szczególnie u nas w porcie, bo z tym w przeładunkach zawsze, szczególnie jakichś niebezpiecznych, cięższych były problemy, a to jest też pewien element, który no, nam się w przeszłości czkawką odbijał. W tej chwili wdrożyliśmy pewne rzeczy, które też Państwu pokażę, które nam po prostu zapewniają monitoring i też działania prewencyjne, które możemy prowadzić. A poza tym, to co jest na końcu tutaj napisane, nas po prostu nowe technologie kręcą. Ja poza tym, że jestem dyrektorem marketingu, to przez wiele lat pracowałem ze startupami, przygotowywałem różnego rodzaju wdrożenia, nowe inwestycje, a dzisiaj oprócz tego, że pode mnie podlega dział handlowy i dział marketingu, to też podlega dział badań i rozwoju technologii, więc jakby ja z tymi technologiami jestem cały czas za pan brat. Krótki przegląd tego, co my wdrożyliśmy. Jednym z takich pierwszych przykładów, szybciutko przez to przebiegnę dosłownie, to jest na przykład system RTK, to jest taki najnowocześniejszy system pozycjonowania statków w ogóle w polskich portach. Chciałbym Państwu powiedzieć, że system tak kompleksowy, który my wdrożyliśmy, to jest praktycznie rzecz biorąc w tej chwili drugi taki system w porcie na świecie, a w ogóle występuje w trzech miejscach na tyle kompleksowo zrobiony, z tym, że występuje w jednym z portów w Kanadzie, występuje w porcie Gdynia i portem, który częściowo to wdrożył, dokładnie chodzi o terminal o gazoport w Świnoujściu, to jest port Świnoujście, Szczecin-Świnoujście. W tych trzech miejscach tak kompleksowy system działa. Ciekawostką dla Państwa może być to, że my ten system wdrażaliśmy wcale nie z jakimś potentatem rynkowym, wcale nie z firmą o jakimś międzynarodowym znaczeniu i ogromną korporacją, tylko z małą firmą z południa Polski, która po prostu się w tym specjalizuje, miała świetny pomysł, przyszła do nas, zrobiliśmy najpierw testy, badania, ostatecznie to wdrożyliśmy, co więcej, ten system teraz będziemy rozwijali i co więcej, ten system zaczyna nam komplementarnie też pasować z innymi projektami, bo to też jest dla nas bardzo ważne, żeby projekty były skalowalne i żeby nam, że tak powiem, się z innymi projektami za jakiś czas po prostu uzupełniały. To jest kwestia bezpieczeństwa portu tak naprawdę, bezpieczeństwa nawigacyjnego, jedna z najbardziej istotnych rzeczy, jakie w porcie się muszą zadziać i między innymi ten system to... Taki filmik pokażę Państwu, jak to wygląda, nie wiem, czy mam nadzieję, że nic nie rwie i dobrze widać. To było pierwsze wejście pierwszego statku Maerska, zresztą największego statku w historii portu Gdynia kontenerowego, jaki do nas zawijał, grubo ponad 300 metrów. Tu macie Państwo widok, jak się taki statek obraca w rzeczywistości. Zobaczcie, tego miejsca z tej perspektywy nie ma tak wiele. Tu mamy antenę odbiorczą i antenę referencyjną. Natomiast tak to już wyglądało na systemie. System przede wszystkim nie tylko pokazuje, gdzie jesteśmy dosłownie z dokładnością co do centymetra, ale przede wszystkim też podaje na podstawie warunków pogodowych, prognoz pogody, aktualnych pomiarów prędkości wiatru, falowania, to co się za chwilę może ze statkiem wydarzyć. To jest to idealne narzędzie dla pilotów. Nasi piloci w tej chwili z tego dosyć mocno korzystają. To tak króciutko. Następny taki fajny projekt, który też można powiedzieć koresponduje z ochroną środowiska z kolei, to o czym mówiłem, skąd się w ogóle wzięła geneza tego projektu, tak szybciutko. W 2018 roku, jak przyszedłem do portu Gdynia, to jeszcze dobrze nie zacząłem pracy tak naprawdę i w pierwszym miesiącu miałem pierwszy poważny kryzys wizerunkowy portu, który trzeba było ogarnąć z mieszkańcami miasta, mianowicie tak się złożyło, że jeden z naszych operatorów po prostu mówiąc krótko, zawalił miasto pyłem węglowym. Straszna awantura, no mogą sobie Państwo wyobrazić, co się działo, jak w centrum miasta, w środku sezonu, mamy sezon żeglarski, potężne zawody, piękne białe łódki i na to wszystko leci po prostu czarny pył. Awantura na 100 fajerek, mówiąc w skrócie.
Oczywiście trzeba było natychmiast podjąć poza oczywiście działaniami dyscyplinującymi, które port podjął jako zarząd portu w stosunku do terminala. No to też jednak to nie jest tylko tak, że karamy, ale też staraliśmy się ten problem rozwiązać, przeanalizować, z czego to wynikało. Między innymi jednym z efektów tego, poza określonymi inwestycjami, które sam operator, ten przeładowca podjął, było wdrożenie takiego systemu opartego na czujnikach Yeti Sense, to wdrażaliśmy z firmą C-Data. I chodziło o co? Chodziło o to, żeby zminimalizować tak naprawdę te problemy zanieczyszczeń. Krótko rzecz biorąc, zero skarg i reklamacji z tego tytułu. Wdrożenie systemu monitorowania, to znaczy my nie tylko chcieliśmy monitorować, jaki ten stan powietrza jest, ale też chcieliśmy mieć narzędzie, które by nam pozwalało na przykład dawać informacje do przeładowcy, żeby on na przykład przerwał przeładunek, bo za chwilę zmienią się warunki pogodowe w taki sposób, że na przykład wiatr będzie niekorzystny i na przykład będzie jakieś potencjalne pylenie mógł przenosić na miasto, tak? No oczywiście pośrednim takim celem, czy produktem, czy rezultatem projektu miała być poprawa relacji pomiędzy zarządem portu a lokalną społecznością, czyli krótko rzecz biorąc mieszkańcami. Muszę Państwu powiedzieć, że między innymi, poza innymi działaniami, które wprowadziliśmy, ale ten system, który jest, można go w każdej chwili obejrzeć, te wskaźniki na naszej stronie internetowej, zaraz to Państwu też pokażę, on po prostu powoduje, że tak naprawdę nie mamy już w tej chwili, nie mieliśmy przynajmniej od tamtej pory żadnych skarg ani awantur z tego tytułu, że coś zostało przez port zabrudzone czy zanieczyszczone. Także wydaje się, że osiągnęliśmy sukces. Nasz dział ochrony środowiska bardzo intensywnie z tego korzysta, a dowodem na to, że jest to system skuteczny i nam przydatny jest to, że właśnie dosłownie w tym miesiącu, kilka dni temu przedłużyliśmy na kolejne dwa lata współpracę z firmą C-Data. Co więcej, te czujniki też się rozwinęły, bo one początkowo służyły tylko i wyłącznie monitoringu pyłów w powietrzu, a w tej chwili też monitorujemy hałas. Co jest jeszcze ważne z Państwa, to takie typowe przykłady, czy print screeny, nie wiem na ile to dobrze widać, z tego systemu predykcyjnego, tak, z różnych czujników. Co jest ważne, tak, to jest, słuchajcie Państwo, firma, która powstała właściwie w oparciu o to, jakie my wyzwanie rzuciliśmy w takim programie akceleracyjnym od zera, jako totalny startup, i przygotowała rozwiązanie konkretnie pod nasze zapotrzebowanie. My po prostu żeśmy to wdrożyli, zaryzykowaliśmy, wzięliśmy młodą firmę, ale zrobiła fajny produkt, przetestowała to u nas. O ile mi wiadomo, a jesteśmy z firmą cały czas w kontakcie, to w tej chwili podobne rozwiązania po prostu wdraża w innych portach w Europie i na świecie. Tutaj inny przykład też print screenu, taka predykcja właśnie, porównanie wskaźnik poziomu w określonym przedziale czasu. No, taka, mówię, bardzo fajny system, bardzo fajny przykład współpracy typowo ze startupem. To jest taka, powiem szczerze, zabawka, ale z racji tego, że no też naszym zadaniem jest wspieranie tych lokalnej społeczności, mocno stawiamy na CSR, to tutaj wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym i z Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni wdrożyliśmy takie symulatory. Chodzi o to, żebyśmy po prostu już od dziecka propagowali to, co port robi, czym się port zajmuje, bo się okazuje, że nawet na wybrzeżu ta wiedza jest, nawet w samej Gdyni, często niewielka. Ja już pomijam takie powszechne mylenie portu ze stocznią. Ja nieraz słyszałem pytania takie na przykład, a ile tam statków w tym porcie w tym roku wybudowaliście? No, port statków nie buduje, tak, co najwyżej je obsługuje. Ale to się zdarza, w związku z czym też taki mały program edukacyjny zrobiliśmy z symulatorem Yeti Sense, zrobiliśmy taką trochę zabawkę na ekranach dotykowych, po prostu można się pobawić w zarządzanie portem. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, jak Państwo tutaj mogą na filmie zobaczyć. Można po prostu pobawić się, krótko rzecz biorąc, w zarabianie pieniędzy na przeładunkach. Są oczywiście możliwe kolizje i tak dalej, za to się otrzymuje kary. No, system jest fajnie zrobiony, była feta z okazji otwarcia. To bym raczej traktował w kategorii pewnej zabawki, ale takiej edukacyjnej. Są holowniki, zarabiamy jakieś euro, mamy wolne miejsca w porcie, trzeba tym zarządzać, tak? No, powiem Państwu, że na dużym tempie to rzeczywiście zaczyna sprawiać problem, na wolnym tempie nie bardzo. Moja córka niestety na dużym tempie daje mi ostro w kości, chodzi na to, że jest lepsza w technologii ode mnie, także może to jest jakaś przyszłość portu, mam nadzieję. Innym przykładem, który wdrożyliśmy też z firmą, na przykład taką niewielką, która swoją siedzibę czy swoje miejsce znalazła w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, to był taki spacer wirtualny po porcie, taki przewodnik multimedialny. Nam po prostu było to potrzebne
na szybko pod konkretną konferencję, którą robiliśmy. To jest taka aplikacja do zamontowania na komórki, można sobie ją ściągnąć, chodzi na razie co tylko pod Androidem niestety, także przepraszam wszystkich użytkowników konkurencji z jabłuszkiem, ale mówię o tym dlatego, że będziemy chcieli tą aplikację rozwijać, to też jest pole do ewentualnej współpracy z Portem Gdynia w najbliższej przyszłości. Po prostu mieć taka aplikacja, gdzie spacerując lub jadąc samochodem, najlepiej jeszcze z napędem ekologicznym, można odwiedzić określone punkty. Jak docieramy do tego punktu, to wyskakują nam poszczególne informacje, gdzie jesteśmy, co to jest za obiekt, albo jaka część portu, czym się zajmuje i tak dalej, więc można sobie ten nasz port, krótko rzecz biorąc, trochę pozwiedzać i się czegoś mądrego dowiedzieć. To też takie działanie, bym powiedział, bardziej z zakresu promocji, ale w oparciu o IT, to też robiła nam firma zewnętrzna. To jest, proszę Państwa, projekt taki, który realizujemy, który jeszcze nie osiągnął, że tak powiem, fazy wdrożeniowej. W tej chwili tak naprawdę pracujemy nad studium wykonalności systemu i nad wymaganiami do systemu, który będzie umożliwiał obsługiwanie czy zarządzanie całym ruchem samochodowym we wszystkich terminalach portu Gdynia. Takie rozwiązania w zachodnich terminalach już występują. U nas oczywiście jest pewien stopień zarządzania ruchem samochodowym na poszczególnych terminalach, ale on jest odseparowany jako całość. Natomiast tutaj my mówimy o takim bardzo mocnym wejściu czy budowę systemu, który tak naprawdę będzie też skorelowany z tym, co jakby zarządza ruchem drogowym też na poziomie, nawet bym powiedział, powiatu czy też województwa, czyli na przykład Tristar tutaj trójmiejski. To jest, proszę Państwa, coś, co będziemy mieli w 2021 roku, jak pamiętam, gotowe jako właśnie to studium wykonalności i wymagania. I tutaj będziemy zapraszali do współpracy różne firmy, które będą w stanie nam, krótko rzecz biorąc, ten system zbudować, dlatego że tego systemu własnymi siłami w żaden sposób oczywiście zrobić nie jesteśmy. Tu będzie po prostu potrzebna pomoc firmy zewnętrznej, także taki my wymyślimy, co chcemy, postawimy pewne, tak jak mówiłem, wyzwania i będziemy szukali wykonawcy. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. To, co mówiłem, system IT, co trzeba będzie podłączyć, tak? System IT terminali morskich, wszystkich, które posiadamy, platforma cyfrowa zarządzania ruchem samochodowym, łącznie z systemem centralnej e-awizacji, krajowy system zarządzania ruchem, krajowy punkt dostępu do danych o ruchu, to też ma być podłączony system Tristar, o którym mówiłem. Dosyć złożony system. Coś, co, proszę Państwa, zrobiliśmy już, następna rzecz w porcie Gdynia, to jest awizacja kolejowa. My żeśmy, proszę Państwa, zrobili własnoręcznie sami system awizacji kolejowej. W przeciwieństwie do innych portów w Trójmieście, system awizacji kolejowej pozwala nam na bardzo precyzyjne kierowanie ruchem kolejowym wewnątrz portu Gdynia. O ile inne porty często to oddają terminalom i tak dalej do zarządzania, to my to zrobiliśmy u nas samodzielnie, sami tym ruchem zarządzamy, mamy całą sekcję, która się tym zajmuje. Plus jest taki, że z tą koleją u nas w porcie jest po prostu porządek, ale to jest jakby na etapie portu Gdynia. Natomiast kolejnym wyzwaniem, które przed nami stoi, to jest, proszę Państwa, podłączenie tego w ramach systemu czy też projektu komodalcze. Tu też jakby robimy pewne studium wykonalności, co chcemy. Chcemy to, proszę Państwa, połączyć też z operatorami poza stacją port Gdynia. Czyli chcielibyśmy po prostu podłączyć pod to operatorów krajowych, którzy po prostu do nas z głębi kraju będą przyjeżdżać. Czyli tak jak dzisiaj zarządzamy tym ruchem dopiero na poziomie, kiedy ten pociąg się, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, znajdzie w bramce portu Gdynia, to my byśmy chcieli już o tym pociągu wiedzieć dużo, dużo wcześniej, jak on w zasadzie na przykład startuje ze Śląska do nas, tak? I to właśnie jest jakby, to ma na celu, powiedzmy, ten projekt komodalczy, czyli on się będzie łączył z tym systemem, którym zrobiliśmy, ale raczej do tego systemu już będziemy też dopraszali firmy zewnętrzne. To też jest taka, powiedzmy, okazja do tego, aby się tym tematem interesować i zaglądać tutaj do nas na nasze strony dotyczące przetargów, które ogłaszamy. To jest, proszę Państwa, też taki inny ciekawy projekt. Znowu przeskakujemy już teraz nie na ruch kolejowy czy drogowy, ale tym razem hydrotechnika. Wydawałoby się, no cóż to można zdigitalizować w zakresie hydrotechniki. No to ciężkie nabrzeża, roboty budowlane. No okazuje się, że też można, dlatego że nabrzeża mają to do siebie, że są tym, co nam daje, że tak powiem, w porcie zarabiać. To są nasze przychody.
i o te nabrzeża musimy, podobnie jako inne nieruchomości, jako Zarząd Portu Gdynia, wyjątkowo dbać. Ważne jest, aby te nabrzeża oczywiście utrzymywać w nienagannym, a najlepiej bardzo dobrym stanie technicznym. Statki mają to do siebie, że poprzez stery strumieniowe, poprzez ruchy śrub, po prostu te nabrzeża i dno blisko tych nabrzeży po prostu niszczą. I stwierdziliśmy, że dobrze by było, zamiast narażać życie ludzkie w postaci prac nurkowych, podwodnych, zamiast po prostu, że tak powiem, robić to co jakiś czas, mieć taki system, który będzie nam pozwalał na stały pomiar i ewentualne alarmowanie w przypadku osiągnięcia jakichś wartości krytycznych w momencie naruszenia, czy też groźby naruszenia konstrukcji nabrzeża. I taki system żeśmy wspólnie też z firmą zewnętrzną zrobili jako prototyp w tej chwili. To nie jest nasze narzędzie, nasze rozwiązanie, natomiast u nas było testowane. W tej chwili będzie dostępne w sprzedaży, krótko rzecz biorąc, tej firmy na zewnątrz do innych również portów. My prawdopodobnie będziemy to narzędzie u nas rozwijali. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że bardzo mocno się o to narzędzie ostatnio dopytywał tutaj, czy dopytywali mnie koledzy z Gdańska, czyli już widać, że to zainteresowanie jest, a w zasadzie dopiero co żeśmy ten projekt skończyli właściwie chyba w ubiegłym miesiącu, jeśli się nie mylę, półtora miesiąca temu. Także wyniki bardzo dobre. Krótko rzecz biorąc, mamy stałe śledzenie pomiarów i wartości na tym nabrzeżu. Montowaliśmy to też w takim miejscu dosyć mocno obciążonym, bo na nabrzeżu Helskim, tam mamy w tej chwili terminal kontenerowy, mamy też duży ruch promów, więc jakby tutaj można było przetestować różne rodzaje statków, które stają, jaki one wpływ wywierają na to nabrzeże. Innym tematem, który bardzo mocno w porcie rozwijamy, to są szeroko rozumiane drony. Jednym z takich systemów, które w tej chwili będziemy wdrażali, to jest lotniczy system monitoringu. Właśnie zaczęliśmy to robić z firmą Pelixar, też tutaj lokalna firma, z którą pracujemy, bardzo sprawna. W tej chwili jesteśmy na etapie, właściwie już jesteśmy po etapie pomiarów widma elektromagnetycznego, bo ponieważ wybraliśmy kilka punktów stałych, które będą monitorowane w porcie w ramach testów. I krótko rzecz biorąc, kolejne etapy będą w toku, tutaj jakby nie będę za dużo mówił, poza tym, że elementem czy celem, może nie celem, ale bardziej produktem tego projektu jest budowa wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego, wyznaczenie z jednolitych standardów technicznych dla bezzałogowych platform wykorzystywanych przez służby bezpieczeństwa portów morskich oraz infrastruktury krytycznej. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie tylko jakby automatyzujemy czy digitalizujemy pewne procesy, na przykład w tym wypadku ochrony czy monitoringu, ale również wypracowujemy pewne standardy, czyli my będziemy o dwa kroki, nawet bym powiedział, nie o jeden z przodu, przed innymi firmami, które stanowią tak zwaną infrastrukturę krytyczną, bo one będą musiały, że tak powiem, dopiero się tych rzeczy uczyć, które my już sobie wypracujemy. Te procedury systemu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, jak wiadomo, tutaj tych przepisów jeszcze takich szczegółowych nie ma, one są w tej chwili wypracowywane, my chcemy być po prostu liderem. No i oczywiście cel końcowy to jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie portu. Aktualnie, tak jak mówiłem, skończyliśmy pomiary tego widma elektromagnetycznego, za chwilę zaczniemy loty testowe. Między innymi w ramach tego projektu będziemy też ćwiczyli dostarczanie małych przesyłek na statki, co w dobie, jak Państwo teraz widzieli COVID-u, no, jest elementem bardzo ważnym, a proszę mi wierzyć, że jak coś się sprawdzi w warunkach morskich, to sprawdzi się naprawdę wszędzie. Tutaj mamy do czynienia z silnym wiatrem, odkrytymi powierzchniami, zasoleniem w wodzie i w powietrzu, która no, jest po prostu, mamy do czynienia z bardzo agresywnym środowiskiem, które na te drony wpływa. Z kolei, jak już mamy coś, co lata, to też musimy mieć coś, co monitoruje te loty i to nie tylko tych naszych dronów, ale przede wszystkim dronów obcych, czyli projekt antydron. Również jesteśmy w tej chwili w fazie już wdrażania tego projektu. Podpisaliśmy tutaj z kolei umowę z firmą APS i robimy test. To jest oczywiście tylko test. To nie znaczy, że my ten system już kupujemy na stałe, tylko w tej chwili jesteśmy w trakcie testów. I będziemy między innymi co badać? Będziemy badać między innymi kwestie tego, jaka jest wykrywalność takich dronów, co z nimi możemy zrobić, w jaki sposób na przykład kształtują się odchylenia od planu lotu względem tego, co faktycznie taki dron, mówiąc kolokwialnie, w porcie wyprawia. Chcielibyśmy po prostu też zwiększyć, krótko rzecz biorąc, czy poprawić bezpieczeństwo i reagować w sytuacjach kryzysowych, poprzez po prostu no, możliwość póki co monitorowania tych bezzałogowców,
Natomiast docelowym rozwiązaniem, oczywiście o ile przepisy będą na to pozwalały, bo muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj nie ma takich przepisów, które pozwalają na, krótko rzecz biorąc, zestrzelenie w jakikolwiek sposób, cokolwiek by to oczywiście znaczyło, takiego dronu, tak? Firma cywilna, taką jaką jest port, nie może tego robić. Może to robić tylko wojsko, natomiast żadna firma cywilna nie jest w stanie w warunkach przepisów obecnie obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej takich dronów legalnie zestrzeliwać, dlatego te, chociaż ten system ma taką możliwość, ale po prostu tego jakby fizycznie nie możemy przetestować z przyczyn oczywistych, tak? Bo po prostu mógłby być kłopot. Niemniej jednak taki system sprawdzamy, jeżeli ktoś by był z Państwa chętny być może też do przeprowadzenia z nami takich testów, to też zapraszam, gdyby miał na przykład podobne rozwiązania. Innym systemem, jak już latamy, to też i pływamy oczywiście. Hydrodron, i to tylko tak hasłowo Państwu powiem, my generalnie rzecz biorąc, hydrodron jest też powiązany z jednostkami bezzałogowymi, dlatego że hydrodron nam służy jako projekt do dwóch rzeczy. Po pierwsze służy do tego, aby móc trochę pobadać zachowania statków bezzałogowych w porcie czy na akwenach przyportowych, na akwatorium, na redzie, być może potem będziemy z tym wychodzili gdzieś dalej. Moim takim marzeniem jest zrobienie projektu, na przykład przepłynięcie statku bezzałogowego, autonomicznego, czy też przynajmniej semiautonomicznego, na przykład z portu Gdynia do portu Hel, a potem być może dalej. Rozmawiamy na ten temat na przykład z portem w Turku w Finlandii, który jest bardzo otwarty na tego typu rzeczy. To takie moje marzenie dalekosiężne, ale małymi krokami spróbujemy do tego dojść. Natomiast oprócz tego oczywiście hydrodron jest jak najbardziej narzędziem hydrotechnicznym, które po prostu umożliwia nam też badanie stanu dna, robienie tego na przykład za pomocą częściowo autonomicznej jednostki, która po prostu w określonym czasie, po określonej trasie jest w stanie po prostu na przykład przejechać przez określone baseny portowe i zrobić po prostu mapę na przykład dna, tak? Sprawdzić głębokości, czy nie ma jakichś przegłębień albo odwrotnie spłyceń, które byłyby po prostu groźne dla statków. Dzisiaj zgodnie z przepisami my musimy takie badania robić powiedzmy raz na kwartał, natomiast i tak robimy, natomiast taki hydrodron, taka jednostka umożliwiłaby nam to badanie praktycznie, żeby rozprawić codziennie i też oczywiście doraźnie. To wszystko, te rzeczy związane z bezpieczeństwem będziemy robili w ramach tak zwanego zintegrowanego stanowiska bezpieczeństwa portu. Generalnie założeniem tego stanowiska to jest też coś, co jest trochę przed nami, my to w tej chwili projektujemy. To jest przede wszystkim podniesienie oczywiście poziomu bezpieczeństwa, wsparcie operacji przeładunkowych, poprawa multimodalności, ale to stanowisko ma przede wszystkim gromadzić możliwość monitorowania tego, co się dzieje na wodzie, czyli to, co robią dzisiaj nasi dyspozytorzy, to, co robią nasze służby ochrony portu, ale też to na przykład, co się może wydarzyć w przypadku straży pożarnej, czyli jakiś pożar, jakieś zdarzenie na terenie portu, to po prostu też można wtedy z takiego jednego centrum kryzysowego, bo takowe też tam będzie, monitorować po prostu na miejscu, stamtąd właśnie wysyłać drony, mieć tam monitory, które pokazują całą sytuację w porcie. Tak jest między innymi przedmiot tego projektu, to będziemy w tej chwili jakby przymierzać się do rozbudowy. Plan jest taki, że będzie to w miejscu przy ulicy Chrzanowskiego, to jest w tej chwili w pobliżu naszej portowej straży pożarnej, tak jak tutaj Państwo na zdjęciu widzą, tak? Digitalizacja, cyfryzacja, jeszcze z takich innych projektów na szybko, które mogę Państwu pokazać, co zrobiliśmy. Przede wszystkim elektronizacja zamówień publicznych, to był trochę wymóg, my musimy robić przetargi, często publiczne, ponieważ jesteśmy tak zwanym sektorowcem, w związku z czym byliśmy zmuszeni niejako do wdrożenia platformy zamówień publicznych, to też zrobiliśmy z firmą zewnętrzną. Taka platforma funkcjonuje. Zachęcam do zapisania się na tą platformę wszystkich, którzy chcieliby z nami współpracować, bo tam też ogłaszamy przetargi, nie tylko te publiczne, ale też po prostu zamówienia i tak dalej. Innym przykładem jest też znowu współpraca ze startupem, totalnym startupem, tak naprawdę firmą, która zaczynała z nami pracę w programie akceleracyjnym. To był system do rozliczania opłat deszczowych. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że to proste wdrożenie aplikacji pozwoliło nam zaoszczędzić 80 tysięcy złotych kwartalnie. Także nam się ta aplikacja właściwie po pierwszym kwartale spokojnie zwróciła. Tak przynajmniej to obliczamy. Przykład świetnej współpracy właśnie z firmą Inero. Program nazywa się Intero. W tej chwili też przedłużaliśmy możliwość korzystania z tego, bo po prostu no, przynosi nam to wymierne korzyści. Innym takim projektem, którym pracujemy w tej chwili, dopiero wchodzimy w to z portami również europejskimi,
ale będziemy na pewno szukali jakby partnerów potem na rozwiązanie. Tutaj myślę też o takich rozwiązaniach RFID. Wydaje mi się, że ktoś tam chyba z RFID, z jakiejś firmy się tutaj pojawił na tym naszym spotkaniu. Także może to jest też jakiś potencjalny temat dla Państwa docelowo. To jest taki program, przy którym na razie oczywiście z portami bardzo ogólnie europejskimi rozmawiamy, co by można było zrobić. W skrócie chodzi generalnie o to, żeby ujednolicić pewne standardy komunikacji i monitorowania na przykład przepływu towarów z portu do portu, ale też nie tylko z portu do portu, ale też do tak zwanych suchych portów w głębi lądu. I wydaje mi się, że tutaj na przykład tego typu rozwiązania, jak jakiś monitoring satelitarny, czy też wykorzystanie technologii RFID jest jak najbardziej możliwe. My zresztą żeśmy taki pomysł, chyba przyznam się Państwu szczerze, nie chwaląc się, jedyny konkretny podczas pierwszego spotkania organizacyjnego podsunęli i wydaje się, że to tak chyba będzie podchwycone. Coś mamy jeszcze? System GRAP. To jest, proszę Państwa, w ogóle ciekawostka, bo to z kolei zrobiliśmy własną siłą znowu, podobnie jak ten systemowizacji kolejowej. Ja miałem tutaj taki problem, że mój dział handlowy między innymi, ale się okazało za chwilkę, że też inne działy w porcie mają potrzebę bardzo szybkiego dostępu do raportów. My do tej pory mieliśmy tak naprawdę jedynie możliwość sprawdzenia tego, kiedy byliśmy w zasadzie w pracy, przy swoim komputerze. Dostęp oczywiście zablokowany przez ściśle tajne, przez poufne do każdej jednej danej dotyczącej przeładunków, dotyczącej na przykład przychodów z opłat portowych i tak dalej. No i naszym marzeniem, ponieważ ja akurat jestem, czy podlegają też pode mnie komórki i ludzie, którzy w zasadzie więcej są w terenie jak na miejscu, takie generowanie raportów było bardzo problematyczne, więc wymyśliliśmy sobie też takie nasze marzenie tutaj było, a zróbmy sobie system taki, gdzie byśmy mogli na komórkach na przykład sprawdzać, jak wyglądają na przykład takie podstawowe statystyki portowe. No i wyszło na to, że jak żeśmy zaczęli te podstawowe statystyki portowe rozwijać, to w tej chwili mamy chyba 150 już wykresów i różnych wizualizacji graficznych i liczbowych, do których, że tak powiem, mamy dostęp. No i ten system też jest właśnie bardzo fajnie skalowalny, bo w tej chwili jutro dosłownie uruchamiamy trzecią jakby wersję tego programu, gdzie dojdą kolejne funkcjonalności. Z bardzo dobrym odbiorem się spotkał, no po prostu jakby staramy się też coraz bardziej cyfryzować, żeby po prostu tych raportów nie generować, po prostu co nam zajmowało to czasami godzinę, angażowały wielu ludzi. W tej chwili tak naprawdę do takich raportów wchodzimy poprzez dosłownie 3-4 kliknięcia i wszystko wiemy. Ja jadąc na rozmowę z klientami po prostu mogę na miejscu wygenerować aktualny na przykład stopień ich przeładunków albo przychodów, będąc na miejscu u klienta na rozmowie, także no, to po prostu pozwala prowadzić rozmowy w sposób bardzo dynamiczny i tak no, łatwy, tak, z naszej perspektywy. To kilka Państwo widzą takich zrzutów, które zrobiłem, przeładunek, rynek węgla, każdy rynek mamy tutaj rozpisany, tak naprawdę to jest jeszcze z poprzedniej wersji, to nie ma tych najnowszych rzeczy, opłaty portowe, tak jak Państwo widzą, linie żeglugowe na przykład, możemy dokładny podział robić, która linia jest na tym najbardziej rentowna, która ma mniej przychodów przynosi. Tu taki przykład, o struktura według liczby zaginięć statków z portu Gdynia, jak tam się układają kontenerowce ilościowo i procentowo, drobnicowce, pozostałe zbiornikowce i tak dalej. W maju 2020 akurat, czy też w okresie styczeń, maj 2020, no tych wykresów tam jest multum, tak, to żeśmy sobie jakby tutaj poukładali. I kolejnym takim dużym projektem, to już się tak zbliżam do końca, to jest przede wszystkim BIM, czyli Building Information Modeling, bardzo złożony system. My w tej chwili jesteśmy na etapie jakby wdrożenia pierwszego modułu, tak chyba można powiedzieć, tego projektu. Coś, co nam pozwoli wejść na zupełnie inny poziom, można powiedzieć, zarządzania obiektami portowymi, czy też nieruchomościami portowymi szeroko rozumianymi. Przede wszystkim my tutaj mówimy o takim bardzo procesowym podejściu i można powiedzieć zarządzaniu tym poprzez takie chmurowe rozwiązanie, ale co ciekawe, od momentu tak naprawdę pierwszego zaprojektowania, wręcz nawet pomysłu, co chcemy z daną nieruchomością zrobić, po praktycznie rzecz biorąc jej całkowitą degradację i nie wiem, rozbiórkę na przykład takich obiektów, więc można powiedzieć w całym cyklu ich życia. Przede wszystkim znowu, tak, no, automatyzacja, dostęp z każdego miejsca na świecie do tych rozwiązań, do na przykład rysunków, do planów, do dokumentów, które są z tym związane, możliwość projektowania w strukturze rozproszonej. Dzisiaj na przykład często my projektowaliśmy, czy też musieliśmy się spotykać
przesyłać sobie maile, rysunki i tak dalej, no to kompletnie jakby takie rozwiązania jeszcze rodem z poprzedniej epoki. W tym modelu na przykład jest możliwa jednoczesna praca projektantów, na przykład inspektorów sportu i na przykład na bieżąco nanoszenie w czasie rzeczywistym poprawek. To jest przesiadka na zupełnie inny, jakby zupełnie innej klasy samochód, trochę tak jakbyśmy z Serenki się przesiedli do Porsche. Co ciekawe, proszę Państwa, to tutaj tak naprawdę chyba będziemy drugą firmą w Polsce, która zamierza ten BIM wprowadzić w takiej pełnej wersji. To jest absolutna nowość. Pierwszy element tego BIM-u to jest między innymi platforma CDE. To tutaj już Państwo widzą mniej więcej, jak to wygląda, czyli już jeżeli mamy wdrożony taki obiekt, to możemy po prostu zrobić po nim sobie wirtualny spacer. Mamy tutaj rysunki techniczne, mamy oczywiście poszczególne instalacje, to są rysunki wielowarstwowe i tak dalej, i tak dalej. Inne moduły tutaj też Państwo widzą, tak na rysunku, co się jakby z czego można korzystać, tak? To są szczegółowe rozwiązania techniczne. To, co Państwu mówiłem, co przed nami tak naprawdę autonomiczne statki. My jako port, chcąc nie chcąc, musimy się stopniowo przygotowywać do obsługi takich statków. Może one nie będą dzisiaj, może nie będą za 5 lat, tylko za 10 albo za 20, ale my już dzisiaj musimy myśleć o rozwiązaniach, które tak naprawdę są z tym związane. I na przykład właśnie system RTK jest między innymi takim systemem, który już dzisiaj ma zaszyte pewne rozwiązania, które być może będą nam właśnie za te 10 lat przydatne, chociażby na przykład do obsługi takich statków, żeby po prostu bardzo precyzyjnie takim statkiem móc wejść do portu, bezpiecznie nim manewrować i go ostatecznie zacumować. Cumowanie zapewne się będzie odbywało poprzez automatyczny mooring, tak? Czyli już też nie ludzie będą odbierali cumy, bo tych cum z tego statku być może nie będzie miał kto rzucić, tylko po prostu będzie taki statek trzeba, że tak powiem, przystać do nabrzeża. Rozładunek będzie się odbywał na przykład na terminalu kontenerowym całkowicie zautomatyzowanym, do tego dojdę w następnym slajdzie. Więc tak naprawdę, no, można powiedzieć, będziemy potrzebowali zupełnie nowych inżynierów, nowych ludzi, tak naprawdę z nowymi umiejętnościami, tak? To już kapitan statku być może w przyszłości to będzie osoba, która będzie po prostu sterowała tym statkiem nie na statku, tylko z jakiegoś centrum, tak? Po prostu. I po swojej wachcie pojedzie najzwyczajniej w świecie do domu. Podobnie zresztą jak dzisiaj się to dzieje na semiautomatycznych czy na w pełni automatycznych terminalach przeładunkowych, na przykład kontenerowych. Oczywiście to nie jest tak, że ludzie zostaną wyeliminowani, ludzie po prostu będą dalej, tylko jakby kwalifikacje będą, wydaje mi się, zupełnie inne. To jest, tak jak mówiłem, pieśń przyszłości, niemniej jednak my musimy już dzisiaj o tym myśleć, żeby być na to gotowi, i to się staramy robić. Port zewnętrzny, duża inwestycja, to jest tak naprawdę budowa drugiego portu. Dlaczego to dzisiaj pokazuję? Bo ten port tak naprawdę to ma być port już XXI wieku. Tam jest szansa właśnie poprzez na przykład BIM, poprzez automatyczny mooring, poprzez być może pełną automatyzację tego terminala, bo też taka wchodzi w rachubę. Być może nie w pierwszej fazie, ale w kolejnej. Chcemy postawić na bezpieczeństwo, na zmniejszenie hałasu, czyli na kwestie środowiskowe bardzo mocno, na kwestie na przykład oczyjnikowania takich nabrzeży, monitorowania ich stanu, na kwestie wykorzystania RTK do tego, żeby po prostu tam mogły wchodzić być może również w przyszłości autonomiczne statki. Jakie wyzwania? No przede wszystkim samo projektowanie, to jest chociażby na przykład wykorzystanie tego BIM-u. Automat czy semi-automat, czyli budowa przez operatora kompletnie nowego centrum tak naprawdę zarządzania takim terminalem. Port bezpieczny, przyjazny środowisku, na pewno będą tam takie rozwiązania, jak zaproponowała firma C-Data, czy też inne firmy, z którymi pracujemy. Po prostu wszystko robimy po to, żeby to był port nowoczesny, ale przede wszystkim efektywny, bo tak naprawdę koniec końców robi się biznes i tak naprawdę te pieniądze muszą się nam w portfelu wszystkim zgadzać. Nie robi się innowacji po to, żeby robić innowacje. Jak, proszę Państwa, współpracujemy? No więc współpracujemy z firmami i dużymi, i małymi, ale ja szczególnie chciałbym się skupić dzisiaj na startupach albo na firmach, które są może nie potentatami rynkowymi, ale mają fajne rozwiązania, fajne pomysły. Takie wszystkie firmy my do nas zapraszamy. Przykład kilku firm, tylko kilku, nie wszystkich, żeby była jasność, które tutaj mogę pokazać tak z najbliższego otoczenia z ostatniego czasu. Przykład Pelixara podawałem. Inero, czyli system tej opłaty deszczowej, tak, który nam przynosi oszczędności. C-Data, to jest firma, która nam wdrożyła te czujniki, tak, jakości powietrza i hałasu. Navsim to jest system RTK. Squadron, z którym współpracujemy, to są rozwiązania związane między innymi z tymi
symulatorami w centrum Experiment, ale tam są też inne pomysły na współpracę. APS, Pelixar to są firmy typowo dronowe. Zresztą to będę składem też się dronami zajmuje ich bezpieczeństwem. Także tych firm jest dużo, dużo więcej. Nie wszystkie tutaj byłem w stanie na tym slajdzie umieścić, też nie wszystkie mogłem. Niemniej jednak jakby nasz model współpracy polega na tym, że my jako wartość dajemy dwie rzeczy przede wszystkim. Po pierwsze dajemy logo, czyli ktoś, kto skorzysta ze współpracy z nami, ma logo dużego podmiotu spółki Skarbu Państwa z określoną reputacją na rynku nie tylko polskim, ale europejskim i też światowym. My jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawalni w Chinach na przykład. A to jest bardzo ważne dla niektórych kultur, właśnie takich na przykład jak chińska, żeby mieć referencję od uznanego podmiotu, najlepiej państwowego, czy też z udziałem Skarbu Państwa, takiego jak jest Port Gdynia, czy w ogóle porty polskie. Dodatkowo, proszę Państwa, dajemy możliwość przećwiczenia nawet prototypu w warunkach rzeczywistych. To znaczy tutaj nie ma żadnego poligonu takiego, że będziemy coś symulować. My to po prostu działamy w warunkach rzeczywistych. Oczywiście wcześniej musimy to wszystko zabezpieczyć, ustalić, dlatego ten proces taki przygotowania on może trwać trochę dłużej, ale potem to idzie bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o testy. Tak? My przygotowujemy wszystko długo, ale projekty jak już realizujemy, to dosyć sprawnie. A trzecia rzecz, którą dajemy, to oczywiście też inwestujemy w takie rozwiązania, choć być może nie są to takie kwoty, jak mógłby to zrobić, nie wiem, PKN Orlen zarabiający miliardy, ale w tym jest ta przewaga, że PKN Orlen no, nie wejdzie w takie rozwiązania, być może bardzo ryzykowne, tak, albo bardzo nowe, bardzo niesprawdzone, a my tak. Takich wyzwań się podejmujemy. Dość powiedzieć, że w przypadku hydrodrona, między innymi na przykład z tutaj nie tylko z firmą, która tego hydrodrona, że tak powiem, zaprezentowała, ale również z innymi firmami, robiliśmy takie ćwiczenia i jako pierwszy port w Polsce w basenach portowych, normalnie w działającym porcie, zrobiliśmy po prostu ćwiczenia jednostek, tak nazwijmy to ćwiczenia, czy też manewry jednostek autonomicznych i semiautonomicznych. No proszę mi Państwa, proszę mi wierzyć, że największym problemem to było do przeskoczenia to, żeby móc w takich właśnie rzeczywistych warunkach przekonać Urząd Morski do przeprowadzenia w ogóle takich ćwiczeń. Nie było problemu z prowadzenia tych jednostek i tak dalej, tylko to, żeby przeskoczyć Urząd Morski, który oczywiście no, musi dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo portowe i gdyby nie to, że Port Gdynia, tu zresztą jest Marta Ostoja Starzewska też ze mną, która tym tematem się też między innymi trochę zajmowała, gdyby nie to, że Port Gdynia powiedzmy poświadczył, że też trochę w cudzysłowie głowę położył za to, że będzie wszystko bezpiecznie, to te manewry nigdy by się prawdopodobnie nie odbyły. Tak, nam się to udało zrobić i co więcej, mam nadzieję, że niebawem zrobimy kolejne i bardziej ambitne. Proszę Państwa, ja mam tak w telegraficznym skrócie tyle, mam nadzieję, że nie zabrałem zbyt dużo czasu, no i myślę, że teraz możemy podyskutować lub też chętnie odpowiem na pytania. Także dziękujemy bardzo za prezentację i za to poruszenie tych ciekawych z punktu widzenia zarówno firm, instytucji, ale też i startupów tematów. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam właśnie tutaj do pisania na czacie. Włączyliśmy tryb pytania i odpowiedzi, więc jeśli są jakieś pytania, proszę się do nich po prostu zgłaszać, ewentualnie też można pisać na czacie. Tak, pojawiło się pierwsze pytanie. Czy jesteście Państwo zainteresowani digitalizacją dokumentów? Tak, jak najbardziej. To znaczy, to jest w ogóle jeden z problemów. U nas uważam, że ja na przykład niebawem będę taki projekt chciał realizować, ponieważ my na przykład mamy ogromne archiwum zdjęć i na przykład do archiwizacji tych zdjęć będziemy potrzebowali prawdopodobnie jakiegoś programu, ponieważ te zdjęcia chcemy scyfryzować. To jakby jest kwestia nie tylko zdjęć, ale też i dokumentów, które mamy u nas w firmie. Będziemy rozważali zapewne różnego rodzaju rozwiązania, także tak można się spodziewać takiego czy to przetargu, czy też po prostu gdzieś poszukiwań jakichś rozwiązań. W międzyczasie pojawiło się pytanie, czy otrzymają wszyscy prezentację? Jeśli tak, tutaj... ja myślę, że prezentację można śmiało udostępnić, to nie są... Dobrze. To w takim razie po wydarzeniu roześlę do wszystkich maila z linkiem do prezentacji.
W jaki sposób sprawdzą Państwo kompetencje startupu? Domyślam się, że to jest po prostu literówka. Jakie są kryteria? Czy i kiedy zupełnie nowicjusze mają szansę na kontakt? U nas jest generalnie rzecz biorąc dział, tak jak mówiłem, dedykowany do wdrażania nowych technologii. My po prostu takie informacje mamy. Ja mogę też zostawić w klastrze tutaj IntelliZone na przykład kontakty do nas i można śmiało jakieś pomysły, że tak powiem, przesyłać na jakiś taki adres, który po prostu zostawię. Natomiast powiem Państwu szczerze, że raczej bym starał się obserwować to, co się na stronie internetowej i na naszych social mediach dzieje. My jesteśmy w tej materii dosyć aktywni i tam czasami po prostu zarzucamy jakieś informacje dotyczące tego, czego poszukujemy albo co byśmy chcieli zrobić. No po prostu krótko rzecz biorąc, tutaj zapraszam do kontaktu. My oczywiście też oczekujemy pomysłów z zewnątrz, natomiast ja nie ukrywam, że my bardziej oczekujemy odpowiedzi trochę na nasze wyzwania. To, czego my potrzebujemy w danej chwili, dlatego że my mamy bardzo praktyczne podejście do projektu. Ja jakby nie chcę robić badań podstawowych w porcie. Uważam, że od tego są uczelnie i są inne rozwiązania. Ja oczekuję już konkretnych wdrożeń. To może być oczywiście rozwiązanie prototypowe, niemniej jednak to musi być po prostu konkretny pomysł z konkretnym wdrożeniem i rozwiązaniem konkretnego problemu. Szanowni Państwo, mamy tutaj bardzo dużo pytań, więc ja włączę tryb dyskusji po to, żeby każdy z nas mógł zabrać głos na bieżąco. Teraz każdy ma możliwość włączenia mikrofonu i zadawania pytań już w formie ustnej, będzie troszeczkę łatwiej. Mamy pierwszą osobę, która jest włączyła mikrofon. Nie jestem przekonany, czy to było pytanie. Tak, to nie było pytanie. Okej, pojawiają się tutaj też kolejne pytania na czacie, to może... mamy tutaj osoby, które się połączyły. Czy przy tak znacznym stopniu digitalizacji w porcie zabezpieczamy się przed zagrożeniem cybernetycznym? Oczywiście, że tak, natomiast ja nie o wszystkim mogę mówić, po pierwsze dlatego, że ja nie czuję się też kompetentny w kwestii szczegółów, a po drugie, no z racji bezpieczeństwa mi też nie o wszystkim wolno mówić, ale mogę potwierdzić tylko, że tak, to jest jeden z ważniejszych tematów, tym bardziej, że my jesteśmy też portem podwójnego przeznaczenia, więc jakby z naszej perspektywy jako też bazy i zaplecza dla marynarek wojennych, NATO, nie tylko polskiej pomocy wojennej, no my musimy o takie rzeczy dbać. Mamy kilka osób, które się połączyły na mikrofon, więc zapraszam do zadawania pytań już w formie ustnej. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o technologię łączności radiowej, czy na przykład rozważacie Państwo zagregowanie różnego rodzaju do tej pory silosowych systemów technologii typu Tetra, czy na przykład dostępu bezprzewodowego typu Wi-Fi w ramach jednej uniwersalnej sieci wielousługowej? Powiem Panu szczerze, że nie myśleliśmy o tym, ale pomysł może być ciekawy, jeżeli jest jakieś rozwiązanie, to możemy o tym porozmawiać, nie ma problemu, ale w tej chwili o tym nie myśleliśmy. Być może jest to na przykład jakiś element rozwiązania, które można by było zrobić właśnie w ramach tego integrowanego systemu, czy też Centrum Bezpieczeństwa, o którym mówimy. Okej, dziękuję. Marek Grzybowski, czy mnie słychać teraz? Tak. Aha, no dobra, no bo ja wysłałem pytanie, a moderator nie przeczytał tego pytania, dlatego chciałem... Tak, pytanie jest, dużo się pojawiło, więc bierzemy je, ale teraz można je zadać wprost. Dlatego włączam się, to znaczy może tak, my uczestniczymy teraz w programie Galatea, w którym między innymi jest i Smart Port, i Smart Ship, i są środki przeznaczone z Horyzontu 2020 bezpośrednio na spotkanie. Ja proponuję, Maciek, żebyśmy się spotkali po prostu po webinarze w jakimś dogodnym terminie, bo projekt rozpoczął się ze względu na koronawirusa trochę z opóźnieniem, ale zarysy znamy, tak? I wtedy uzgodnimy pewne działania, które mogą wesprzeć port, tym bardziej, że widzę, że członkowie naszego klastra już funkcjonują w porcie i dają rozwiązania dla portu, tak? No tak, no to też jest jakby, ja Państwu powiem jeszcze tak, bo tutaj no nie chciałem przedłużać tej prezentacji, ale w trakcie dyskusji może pewne rzeczy dopowiem i też odpowiadam sobie na to pytanie. Oczywiście to spotkanie jak najbardziej, natomiast
My generalnie w ogóle staramy się blisko pracować z firmami, które są gdzieś w klastrze albo są też w innej specjalizacji pomoże. Właśnie po to ona jest, żebyśmy tego typu rzeczy mogli razem po prostu robić i też korzystali z rozwiązań, które mamy pod nosem. Ja po prostu jestem w ogóle takiego podejścia, że my wielu rzeczy już nie musimy wymyślać. My je mamy tak naprawdę pod nosem. Są firmy, które mają naprawdę świetne rozwiązania. Już zdarzyłem się z takimi przypadkami, że ja o czymś myślałem długo, długo i nie mogłem znaleźć na przykład, bo nie wiedziałem nawet gdzie szukać, albo rozwiązania, które proponowano, były bardzo drogie, po czym się nagle okazało, że równie dobre, a czasami nawet lepsze, żeby było jakieś rozwiązania, ma po prostu mała firma, będąca w parku naukowo-technologicznym, czy też zrzeszona na przykład właśnie w inteligentnej specjalizacji Pomorza i my to mamy pod nosem, tylko ona się po prostu nie była w stanie przebić, swoje rozwiązanie zaprezentować, dlatego ja w ogóle uważam, że takie prezentacje organizowane właśnie przez tego typu podmioty właśnie jak klastry, jak inteligentna specjalizacja Pomorza dla takich firm, to one powinny mieć właśnie na tych forach możliwość zaprezentowania się po to właśnie, żeby znajdować też takich ludzi jak ja, którzy pracują z kolei w tych dużych spółkach, które po prostu umożliwią jakby stworzenie takiego tandemu i wdrożenia takich rozwiązań. Ja Państwu podałem nie bez przyczyny takie przykłady, jakie pokazałem, oczywiście tymi naszymi, które sami zrobiliśmy, a ich było, jak Państwo widzicie, relatywnie niewiele w stosunku do tego, co w ogóle robiliśmy, dlatego że no to jest właśnie ta siła tych małych podmiotów. Ja dzisiaj uważam, w przeciwieństwie do tego też, co mówią niektórzy, że my jako pracy naprawdę się nie mamy już czego wstydzić. To już nie są te czasy, jak początek lat 2000, czy początek, nie wiem, tam po 2010 roku, gdzie myśmy jeszcze mieli tyły w stosunku do Skandynawów, Niemców, Holendrów i zawsze się tam na ten port Rotterdam oglądaliśmy. Ja dzisiaj śmiem twierdzić, że my niektóre rozwiązania mamy lepsze niż w porcie w Rotterdamie, tak? Mówię, że wszystko. My się też musimy oczywiście cały czas uczyć, podglądać, podpatrywać, być może z niektórych rozwiązań korzystać. Ale z drugiej strony, ja nie widzę w ogóle powodu, dla którego my na przykład nie mamy jakichś naszych rozwiązań sprzedać na zewnątrz. I to już jakby jest rola tych firm, żeby sobie tego klienta znaleźć, ale przykład tej firmy C-Data ja zawsze pokazuję, tak? To jest firma, która, proszę Państwa, u nas to wdrożyła, w Gdańsku to wdrożyła, miała dwa loga dużych portów bałtyckich. Oni poszli z tym na rynek i sprzedali to do innych portów. To jest właśnie taki przykład najbardziej jaskrawy możliwości współdziałania z firmami. Tylko jakby model jest taki, że my żeśmy kiedyś startowali w ramach akceleracyjnych, a w tej chwili można powiedzieć, że taką mini akcelerację robimy w ramach jakby pracy samodzielnej. To jeśli nie ma jeszcze wypowiedzi, to ja się włączę. Można, panie moderatorze? Oczywiście, proszę. Więc jeszcze chciałem powiedzieć to, co mówi Maciej Krześliński. Proszę Państwa, jak ja mówiłem, jakie rozwiązania są na tych naszych spotkaniach wstępnych w porcie Gdynia, to oni się dziwili, bo nas nie wiedzą. I dlatego też klas wszedł w ten projekt, żeby promować nasze firmy i nasze rozwiązania, żeby oni wiedzieli, że my też wdrażamy innowacje. Są firmy, które są w stanie wdrożyć te rozwiązania. Tylko jak mówili, że to są koncepcje, powiedziałem, że nie, że to działa system prowadzenia statku dokładnego, prawie że do milimetra, działa w porcie Gdynia, to oni się dziwili. I to jest też, zapraszam nasze porty, żeby zapromować nasze porty, że one są innowacyjne, bo niektórzy, no powiedzmy sobie, traktują ciągle Polskę jako kraj, w którym są. W którym chodzą niedźwiedzie, bo już teraz ciepło, niedźwiedzie może nie chodzą, ale dziki chodzą po naszych miastach. Także bardzo dziękuję i spotkamy się na pewno po tym wydarzeniu. Czekam na, proszę podać termin, to Maciek, ja do Ciebie przyjadę, albo spotkamy się w innym miejscu i uzgodnimy działania. Dziękuję. Tak, to jest jeszcze takie ciekawe pytanie, ja widzę, ile różnych systemów IT Państwo macie, że strasznie dużo chyba. Znaczy może z tym strasznie dużo to bym nie przesadzał, to jest raczej adekwatne do tego, co się dzisiaj w gospodarce dzieje. No tych rozwiązań jest kilka, my też jakby nie wkładamy wszystkich jaj do jednego koszyka, natomiast mogę powiedzieć, że są takie systemy, które my na przykład własnym sumptem, jeżeli tak mogę powiedzieć, ja mówiłem o tym, że mamy dosyć rozbudowaną komórkę IT, ale budowaliśmy od wielu lat i dzisiaj jesteśmy tak naprawdę liderem.
w pewnych kwestiach. Dość powiedzieć, że ja tutaj celowo nie poruszam w ogóle tematu, bo to jest dosyć duży temat osobny i ja bym się nie chciał na jego temat wypowiadać, dlatego że w Polsce jest osobna spółka, która się tym zajmuje, czyli polski PCS, tak? To jest bardzo złożone rozwiązanie. Natomiast proszę Państwa, że my taki PCS właściwie własny, no może nie stuprocentowy, ale w dużej części mamy i mieliśmy go już dawno zbudowanego i to też znowu byliśmy tutaj jako Gdynia liderem wśród portów polskich, bo inne porty takiego stopnia digitalizacji nie miały. W tej chwili te rozwiązania są budowane oczywiście i to się pewnie wyrówna. Natomiast no my pewne rozwiązania już mamy gotowe, tak jak korzystamy od wielu lat, a nawet ten system raportowania, który Państwu pokazywałem, tak zwany GRAP, to jest też system, który tak naprawdę PCS dopiero projektujemy, to już mamy, tak? No, wyprzedzamy pewne rzeczy, bo po prostu u nas jest potrzeba, siadamy po prostu, że tak powiem, rozmieniamy ten temat na drobne, po prostu rozkładamy to na śrubki i składamy z powrotem tak, żeby to było wygodne dla użytkownika. U nas podstawą jest użyteczność, tak? To co mówiłem, my się nie bawimy w badania podstawowe, natomiast jeżeli już jest jakieś rozwiązanie, które będzie spełniać i rozwiązywać, krótko rzecz biorąc, problem, jakieś zadanie, które stawiamy, nie ma ograniczeń, czy to będzie firma duża, mała, nowa, czy nie nowa. Po prostu jeżeli jest możliwość zrobienia tego, czemu nie? Dzień dobry, czy ja mogę teraz? Tak, proszę bardzo. Wszystki firmy Monolit. Halo? Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, Tomek Ostrzeszewski, firma Monolit IT z Gdyni. Mam takie pytanie, czy jesteście Państwo zainteresowani procesami paperless? Tych procesów wprowadzenie podpisów elektronicznych, które w jakiś sposób mogłyby automatyzować pewne czynności, szczególnie w takich relacjach B2C, o ile macie takie relacje. Ja powiem Panu tak, my generalnie z podpisów elektronicznych już częściowo korzystamy, z tym, że na razie się to odbywa na poziomie głównie zarządu czy tam dyrektorów. No ja od 2 lat korzystam intensywnie dosyć z podpisu elektronicznego, właściwie to korzystam jak tylko mogę, chociaż ostatnio jako ciekawostkę Państwu powiem, że rozbiłem się o urząd skarbowy, bo wysłałem dokument z podpisem elektronicznym, to Pani mi kazała podpisać normalnie, zeskanować i wysłać jeszcze raz. A propos cyfryzacji polskich urzędów. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, tak. Natomiast no my też jesteśmy firmą, która niektóre rzeczy też nie wdroży tak od razu, tak? Więc trzeba jakby policzyć, też musi być to efektywne, tak? My musimy policzyć koszty i na ile nam to przyspieszy proces. Jeżeli nam to przyspieszy proces, to znaczy na przykład ta osoba, nie wiem, z tego tytułu, ja oczywiście teraz tylko rzucam hasło, będzie w stanie więcej czasu poświęcić na inne działania, zamiast na podpisywanie i latanie z dokumentami, to tak, ale to musi być poprzedzone tego typu analizą. Samo wdrożenie podpisu elektronicznego po to, żeby go wdrożyć, czy to nie, natomiast po to, żeby efektem tego było jakieś, nie wiem, oszczędności na przykład, jak najbardziej. Jeżeli będziemy w stanie to udowodnić, możemy do tego usiąść. Dobrze, czy w jaki sposób mamy technologię odręcznego podpisu elektronicznego, który nie wymaga wyrabiania podpisów elektronicznych kwalifikowanych, który jest jednoznaczny podpisom dokonanym na papierze i ta technologia mocno przyspiesza dużo procesów, także w logistyce. InPost korzysta między innymi z naszej technologii. Czy mógłbym Panu w jakiś sposób to zaprezentować, coś takiego? Nie ma problemu. Ja jestem jak najbardziej otwarty. Żeśmy tego jakby nie ustalili wcześniej, więc tutaj muszę z moderatorem się tylko dogadać, w jaki sposób jakby nas tutaj połączyć czy skonektować, tak? Bo... Dobrze, dziękuję. Ja będę moderatora próbował się kontaktować. Tak, proszę odwołać moderatora, czy też tutaj inkubator starter, on może do mnie przekazać dane, jakby, czy najlepiej mailem po prostu coś podesłać i potem dalej się już będziemy kontaktować, tak? Bardzo dziękuję. Ja osobę, która się z Panem też skontaktuje, żeby ten kontakt był płynny, no bo ja z uwagi na pełnione obowiązki jestem też dosyć zajętą osobą, nie ukrywam. Dziękuję bardzo, będę się kontaktował przez moderatora. Czy można jeszcze się włączyć? Jeszcze raz Marek Grzybowski, jak... Panie moderatorze, można? Słychać mnie, czy nie? Słychać, ja słyszę. Dobra, bo chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo podkreślić. To jest informacja do tych firm, które funkcjonują. Bo w czasie tych dyskusji na temat, gdy tworzyliśmy projekt,
pytano się, czy te rzeczy są wdrażane, czy są możliwe do wdrożenia. I to jest istotna właśnie rola portu, że wdraża pewne rzeczy i te przykłady możemy podawać, że one są wdrażane, bo wtedy możemy je komercjalizować w świecie. I tak jak było z IDATą i innymi firmami, to właśnie te rozwiązania, jak można je pokazać, to jest bardzo istotne. Dlatego proszę te firmy, które chciałyby uczestniczyć w projekcie Galatea i zgłosić projekt, my tam mamy różnego rodzaju środki na te działania, to proszę się zgłaszać albo bezpośrednio, albo przez inkubator starter, albo przez my będziemy rozważać tą sprawę, na ile te środki można zdobyć. To jest istotna rzecz, bo wtedy musi wydawać na szereg rozwiązań, bo zwraca się uwagę, by te rozwiązania miały charakter aplikacyjny, czyli żeby można było je później użyć. To nie mają być typu rzeczy, że rozwiążemy coś i później tego nie ma, tylko to raczej ma być na zasadzie takiej, żeby w dużym zakresie dało się wdrożyć. Dziękuję bardzo. Ja to jeszcze mogę powiedzieć tyle, że taka firma, firmy, które z nami współpracują, to ja też potem z racji tego, że no, też odpowiadam za kwestie promocyjne i handlowe. Znaczy, teraz powiedzmy, mamy nieco nieszczęśliwy czas, bo tych konferencji czy też spotkań takich jako port też, które my organizujemy, nie ma, ale no, są takie konferencje czy też takie eventy, nazwijmy to, różnego rodzaju, których my jesteśmy albo głównym partnerem, albo wręcz organizatorem. Takie spotkania były, to my też wtedy tego typu firmy po prostu promujemy, po prostu je zapraszamy, oczywiście nieodpłatnie, żeby też miały możliwość zaprezentowania się w szerszym gronie, że to oczywiście z portem wdrożyły i my na prezentacje wtedy wspólnie robimy. W zeszłym roku tego dobrym przykładem robiliśmy co najmniej kilka, jak nie kilkanaście tego typu prezentacji i to powiem szczerze i w Polsce i w Europie, także to też jest taki dodatkowy profit jakby współpracy z portem. Mówię, może nie wszystko przełożyć wprost na gotówkę, ale na pewno można przeliczyć na pieniądze i to są duże profity. Tu jeszcze widzę, że koleżanka Marta Ostoja-Starzewska, Państwo to na czacie mają, się zgłosiła. Można też ewentualnie do niej takie zapytania, czy też propozycje. To jest właśnie koleżanka ode mnie z działu badań i rozwoju i po prostu tak naprawdę może też te kontakty od Państwa zbierać, te pomysły i ewentualnie wtedy możemy się umawiać na jakieś rozwiązania. Nie wiem, Marta, czy Ty się możesz odezwać, jak możesz, to się odezwij. Buzię uśmiechniętą wysłała, to znaczy, że słyszy. Okej, no to nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo tak, nie wiem, moderator nam gdzieś zniknął. Nie mamy, dziękujemy za prezentację i będziemy w kontakcie. Kontaktujemy. Dziękuję, było mi miło Państwa spotkać. Mówię, jeżeli będą jakieś pytania, to poproszę jeszcze wtedy o kontakt tutaj poprzez Martę, czy poprzez starter. Tak, dzień dobry Państwu, nie wiem, czy mnie słychać teraz. Tak, słuchajcie, Martę. Ja przekażę adres e-mail do naszego działu, więc jakby Państwo mieli jakieś propozycje, to proponuję na niego się kontaktować, tak? No, tak chyba Marta będzie najlepiej. Bardzo ciekawy webinar, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy. Dzień dobry, w sprawie telefonu można zagadać? Jest do wzięcia jeszcze, czy... A,